To jest NS Metropolis, jak widzicie, w bardzo zaniedbanym stanie. Bardzo zużyty rower, którego będziemy doprowadzali do porządku w tym odcinku i może kilku kolejnych. Zaczynamy od tego, co się najbardziej rzuca w oczy, czyli ta taśma w kolorze, powiedzmy, RockShocka Sida Ultimate'a, ale no to oczywiście nie jest RockShock, tylko chyba RST. Może to być RST. Nie będziemy tego ściągać, ponieważ mamy do tego nowy amorek, mamy nową piastę, no i będą w kolejności dalej wymieniane też opony, które jak widzicie ta Kenda no już dawno temu nadawała się do wymiany. Lakier ramy nadaje się też praktycznie do malowania, tutaj jest strasznie zdarty. Ogólnie środek ramy wygląda całkiem nieźle, bez większych rys. Z tyłu znowu dużo przetarć, pewnie od opierania o rower. Tutaj od tego przewodu hamulcowego, który nie był zabezpieczony i po prostu ciągle tar. Hamulec jest do odpowietrzenia. I tylna opona Schwalb Billy Bonkers, jak widzicie na czubku, też już zjechana do wewnętrznej części opony. Na suporcie był delikatny luz. Mówiąc delikatny, mówię bardzo duży. Jak widzicie, tutaj ten support praktycznie nie chodzi, z drugiej strony w ogóle nie było łożyska. Tutaj już ściągnąłem te uszczelki, no i trzeba wybić łożyska, co będzie hardkorem. Tutaj leżą korby od tego roweru. Problem z tymi łożyskami w suporcie są takie, że no jest bardzo małe miejsce do zahaczenia w ogóle czy śrubokrętem, czy wybijakiem. Tutaj została nam już tylko zewnętrzna część łożyska, która jest zapieczona, bo tutaj wszystko jest przerdzewiałe. Wczoraj psiknąłem tutaj WD-40, dlatego tych korb w ogóle tutaj nie ma. Łożyska są nowe, zamówione, no ale musimy dzisiaj wybić to. Najlepiej sobie rower wziąć w takich przypadkach na ziemię, ponieważ jeśli będziecie tutaj uderzać, no to jedną ręką musicie przytrzymywać, drugą ten, a na ziemi możecie sobie pomóc już nogami, jeśli jesteście sami. No i jest to też pewniejsze niż na takim stojaku. Problem z ustawieniem tego wybijaka jest taki, że tutaj naprawdę trzeba precyzyjnej roboty. Tak do... mamy tutaj zapas, powiedzmy, milimetra dwóch. Tylko że to wszystko tutaj jest ciężkie, rusza się i precyzyjnie strasznie ciężko jest ustawić tak, żeby złapać za bieżnię łożyska, a nie za część ramy, o której się, po prostu na której się opiera to łożysko, żeby znowu wybić tą śrubokrętem od tej strony. Tam tak mało tego wystaje, dosłownie jakieś pół milimetra, że też ciężko to złapać. Dlatego nie kupuje się rowerów ze stalową ramą i łożyskami typu Pressfit, bo mogą się one tak zapiec. Po prostu to jest jakaś masakra. Jeszcze nigdy nie miałem aż tak ciężko. Żeby w jakiś sposób poluzować te bieżnie w ramie, muszę to spiekać jakimiś środkami. Mam tutaj wielofunkcyjny kilka sprayów. Jeden to LM40, podruba pewnie WD40 Liquid Moly. Tutaj mamy XT10 włoskiej produkcji. Podruba WD40 mająca takie same albo troszkę może gorsze działania żrące, ale lepsze smarujące. Tutaj znowu mamy typowo odrdzewiacz od Moje Auto i preparat wielofunkcyjny od Bike on Wax. Odrdzewia, myje, smaruje wszystko, jednocześnie nic specjalnego. Nałożymy to wszystko. Chciałbym oddać ten rower tym, którzy zrobili ten rower, w sumie projekt roweru. Stwierdzili, że damy tutaj dokładnie takie łożyska, taką ramę i niech oni sami sobie wyciągają te łożyska, bo to jest jakiś dramat. Mamy tutaj piękną plamę z rdzy wyciekającej z suportu. Dzień drugi, zmagań z tym rowerem.
przez całą noc nasączał się w tych wszystkich chemikaliach, które wczoraj spsikaliśmy i zobaczymy teraz, czy to coś dało, czy puściło, czy może łatwiej będzie wybijakiem wyciągnąć te łożyska. Tutaj jak widzicie mamy dużo chyba nawet ciekawszego delikwenta, ale o tym będzie w innym odcinku. W innym odcinku też będzie o tym Dartmoorze, który jest naprawdę przekozakiem i będzie serwis praktycznie całego amortyzatora i parę rzeczy w rowerze. My jednak zmagamy się dzisiaj z tym kurde urwisem i supportem dalej. Zaczynamy od strony, gdzie jest całe łożysko, bo tutaj powinno być łatwiej, jest łatwiejszy punkt do zaczepienia. Powiem wam, że to jest jakaś masakra. Nic, nawet milimetr nie wyszło z ramy, a już nie mam więcej siły po prostu na to. Chyba idzie ta dolna. O kurde, ale super. To, widzicie, było wprasowane, ale się udało na szczęście. No i jak możecie zauważyć, zewnętrzna część tej bieżni jest mocno już pocharatana przez różne czynniki atmosferyczne, no ale na szczęście wreszcie się udało. O kuźwa! Patrzcie, co mi się stało ze śrubokrętem. No jakby urwała się końcówka. Tam jest, widzicie? Na dole. Dwa takie główienka sprawiły tyle problemu. Tutaj jak widzicie są inne zamówione już łożyska, ale musiałem je trochę na ślepo zamawiać, bo nie było tutaj żadnych parametrów podanych w tych łożyskach. No i oczywiście co? Przyszły za duże zewnętrzne średnice. Tym akcentem musimy zakończyć dzisiejszy odcinek. W kolejnym będzie to, jak już te łożyska przyjdą i zaczniemy wymieniać ten amortyzator, piasty i tak dalej. Jeszcze dużo pracy, także na pewno zasubskrybujcie i oglądajcie kolejny odcinek. Na razie.